To już wiek. Stulecie istnienia obchodziła szkoła podstawowa nr 2 w Płocku. Z tej okazji zorganizowano huczne urodziny, by upamiętnić historię placówki. A była to historia bogata. Przez lata istnienia SP2 zmieniało swoją nazwę i oblicze. Dwójka była podstawówką czy gimnazjum nr 1, a teraz to zespół szkół nr 1, w którego skład weszły gimnazjum nr 1 i czwarte liceum ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi. Od 1 września SP nr 2 ponownie otwiera wrota dla pierwszoklasistów. Są w Płocku szkoły, które cieszą się kilkusetletnią tradycją, ale myślę, że w przypadku szkoły podstawowej to jest rzeczywiście piękny jubileusz. 100 lat to jest cały wiek, który minął. Nasza szkoła, powiedziałabym krótko, skurczyła się nieco w stosunku do lat ubiegłych. Dzisiaj liczy 313 uczniów, ale jesteśmy szkołą taką szczególną, ponieważ mamy w tej chwili szkołę podstawową, mamy oddziały gimnazjalne i mamy liceum, czwarte liceum ogólnokształcące. W stanie wojennym otworzyłem szkołę nr 2 w Politechnice. 2 lata tam mieliśmy. Gawroński Józef. Pierwszy dyrektor, tak? Pierwszy dyrektor tej szkoły. Przez te 2 lata pełniłem funkcję takiego nieodpłatnego, tylko na paliwo dostawałem bony. Przez rok woziliśmy sprzęt już do tej szkoły, magazynowaliśmy w Petrobudowie. Wojsko z wagonów, z kolejowych przewoziło do Petrobudowy. Także całe wakacje ciężko trzeba było pracować, żeby na 1 września otworzyć szkołę. Z czego słynie nasza szkoła? Możemy się poszczycić sukcesami w sporcie, przede wszystkim, ale również w innych dziedzinach. Nasze dzieci odnoszą sukcesy i w konkursach recytatorskich, i w konkursach plastycznych, w konkursach PCK. Także jakiekolwiek konkursy pojawią się na płockim rynku, to nasi uczniowie swoje talenty objawiają w bardzo różnych kierunkach. Dobrą miałem młodzież i rywalizacja między Machowianką a Jagiellonką polegała na tym, do której szkoły więcej wyślę najlepszych uczniów. Chcielibyśmy, aby do naszej szkoły przychodziła jak największa liczba uczniów. Jesteśmy świetnie przygotowaną placówką na przyjęcie naprawdę dużej liczby uczniów. Mamy bardzo dobrze wyposażone klasy, dużo pomocy dydaktycznych, w tym również pomoce multimedialne. Także zapraszamy wszystkich serdecznie i dla nas największym prezentem jest uśmiech na ustach dziecka, uśmiech na ustach młodego człowieka, a także radość rodziców z tego, że mogli do nas przysłać swoje dzieci. Z okazji urodzin odbył się też zjazd absolwentów placówki, wśród których jest wielu znanych i lubianych płocczan, w tym prezydent miasta Andrzej Nowakowski i przewodnicząca klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Violetta Kulpa. Z wielką przyjemnością mogę powiedzieć o tym, że absolwentem naszej szkoły jest pan Andrzej Nowakowski, prezydent miasta Płocka. Wśród absolwentów naszej szkoły są radni miasta Płocka, pani Violetta Kulpa i pan Michał Twardy. Również byli wiceprezydenci miasta Płocka w osobach pana Piotra Kubery i pana Krzysztofa Izmajłowicza. To również są nasi absolwenci. I co ciekawe, wśród grona pedagogicznego również są absolwenci szkoły podstawowej nr 2. Dzisiaj występują w zupełnie innej roli. Dzisiaj są nauczycielami. Jeżeli chodzi o nauczycieli, to miałem szczęście. Po prostu nauczyłem się na błędach swojego poprzednika. To był przedwojenny kierownik szkoły w sądzie. No i tak mi się, jak mi zaproponowano dwójkę, nie zgodziłem się, dopiero mieszkanie mnie skuszono, bo już się ożeniłem i nie podobało mi się, bo rady pedagogiczne, każda rada kończyła się awanturą, kłótnią. Nie mogłem tego znieść. Ja mam nadzieję i myślę, że wzorce, na których oni się uczyli, sprowokowały do tego ich, ażeby zostać nauczycielami. I są to dobrzy nauczyciele, czyli widać, że mieli świetnych pedagogów. I miałem szczęście w zasadzie do dobrych nauczycieli. Chociaż bywało, że tu przyjmowałem w czasie wakacji na początku 40 nauczycieli nowych.
Nawet nie miałem czasu zdania zamienić, ale ze wszystkich byłem zadowolony. Były uśmiechy, ciepłe słowa i jeszcze bardziej gorąca atmosfera. I życzenia, mnóstwo życzeń, kolejnych 100 lat. Myślę, że akurat moje uczestnictwo w szkole podstawowej numer 2 miało wpływ na to, kim teraz jestem. Jestem właściwie dumny z tego, że ta szkoła spowodowała, że jestem osobą, która jest osobą poważną, sympatyczną i potrafiącą rozmawiać z innymi ludźmi. Ja generalnie do szkoły zostałem przeniesiony, czy rodzice mi przenieśli w 5 klasie szkoły podstawowej. W związku z tym to są lata 85-88. No i z tych lat doskonale wspominam tą szkołę. Jako mój pierwszy wychowanek w 88 roku dostałam angaż do szkoły podstawowej numer 2 i dostałam klasę sportową, klasę I. I to była moja pierwsza, wspaniała, ulubiona i do dzisiaj wspominam tą klasę jako najlepszą. Moją tak jakby mentorką jest pani Sylwia oczywiście. Dziękuję bardzo. Bo znamy się, to jest wspomnienie z mojego dzieciństwa, a nie pamiętam negatywnych emocji, to nie było nic, co bym mógł zapamiętać i teraz powiedzieć. Aktualnie mieszkam w Stanach Zjednoczonych, na wschodnim wybrzeżu, więc chyba jestem najdalej zamieszkałym uczniem szkoły. Lubiłem bardzo dużo nauczycieli. Przede wszystkim bardzo dziękuję za taką współpracę z panem Janem Kaszubą, dyrektorem, który nauczył mnie, jak się robi kanapki. Dziękuję również mojej wyławczyni, pani Teresie Jakubowskiej, która za 17 błędów z języka rosyjskiego postawiła mi 3 z dwoma. Pozdrawiam i bardzo dziękuję. Moją wychowawczynią była pani Witkowska, języka polskiego uczyła pani Kormańska. Generalnie czasy szkoły podstawowej to były czasy, dzisiaj tak patrząc z retrospekcji czasu, to były czasy jak gdyby moich początków sportowych. Ja się dostałem do klasy sportowej, więc moim wychowawcą od strony sportowej był pan Pec. To są czasy harcerstwa, gdzie wychowawcą ze strony jak gdyby tutaj chówca harcerskiego był pan Szczawiński. No jest wiele, wiele nazwisk, które gdzieś utkwiły w mojej pamięci i gdzieś wykształciły mnie. A jeśli chodzi o najzabawniejszą historię, jaką klasa odwaliła? To ja tego nie pamiętam. To ja też nie pamiętam, niestety. To było... Czy było coś takiego w ogóle? Było wiele rzeczy. My uciekaliśmy tam na garaże, gdzieś tam z tyłu były jakieś różne historie, ale to by trzeba było chyba zebrać całą grupę i zapytać. Z kilkoma kolegami w szatni szkoły podstawowej numer 2 oglądaliśmy pierwszy świerszczyk. Było parę. Ja przytoczę tylko taką historię z języka polskiego, gdzie gdyby pracowaliśmy z panią profesor Kormańską i mieliśmy taki dzień, gdzie przeczytaliśmy dwustronicowy długi wiersz. Ja już w tej chwili nazwę nie pamiętam, to był dosyć smutny wiersz. Po czym pani profesor powiedziała, słuchajcie, jutro na pamięć. To nas tak przygniotło, że nastąpiła w klasie cisza. Ta cisza trwała tak chwilę, po czym pani profesor się oderwała od dziennika, popatrzyła się po klasie i mówi, chyba zrozumieliście ten wiersz. A my po prostu byliśmy przygniecieni, że musimy go już się nauczyć na jutro na pamięć. Czy miał pan jakąś ksywkę w szkole? Twardziel.
twardy twardziel. Mówili na mnie wiśnia, z racji mojego nazwiska, więc jest to oczywiste. To była taka ksywka. Pozdrawiam wszystkich, że tak powiem, moich znajomych z klasy, koleżanki i kolegów. Czy ja utrzymuję z moimi kolegami z klasy, może nie z wszystkimi, ale z częścią kontakt? Spotkałem moich przyjaciół z paczki, które się trzymaliśmy razem za czasów szkoły, więc naprawdę dzisiejszy wieczór jest tak po części spełnieniem marzeń, tak, bo nie widziałem się z tymi ludźmi od praktycznie 15-20 lat. Na razie widziałem znajomych z mojego bloku i z mojego osiedla. Niestety nie widziałem jeszcze kolegów i koleżanek, ale bardzo serdecznie Was pozdrawiam i pamiętajcie, jeśli będzie jeszcze jakikolwiek zjazd, albo byście chcieli zorganizować zjazd, odezwijcie się do mnie i coś wymyślimy. My oczywiście do wszystkich ciepłych zdań się dołączamy i ze swojej strony życzymy wszystkiego dobrego. Najważniejsze jest, żeby sprostać wszystkim wyzwaniom, jakie przed nami czekają i aby nasza praca przynosiła radość nam, dzieciom i wszystkim pokoleniom, które były przed nami.